Dusznica bolesna, czyli inaczej dławica piersiowa, to dolegliwość, w przypadku której zwykle pojawia się ból w klatce piersiowej. Dławica nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej i może towarzyszyć chorobie niedokrwiennej serca. Zapadać na nią mogą osoby borykające się z cukrzycą, osoby starsze czy te, u których w badaniach stwierdza się podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Dusznica może się również z łatwością rozwijać u palaczy wyrobów tytoniowych. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Dusznica bolesna to zespół objawów, które pojawić się mogą w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Chorzy uskarżają się wówczas przede wszystkim na ból zlokalizowany w rejonie klatki piersiowej, który występuje w momencie braku zaopatrywania mięśnia sercowego w odpowiednią ilość krwi. Ból zwykle występuje z dusznościami oraz uczuciem nieprzyjemnego gniecenia w okolicy klatki piersiowej. Dolegliwości bólowe promieniują zazwyczaj do szyi, żuchwy lub lewego ramienia, jednak tego rodzaju objawy są mało swoiste i mogą być mylone z innymi chorobami. Na występowanie choroby szczególnie podatne są osoby, które borykają się z chorobami sercowo-naczyniowymi, podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi oraz cukrzycą i otyłością. Choroba często diagnozowana jest u osób palących wyroby tytoniowe oraz u osób w podeszłym wieku. Sama dusznica bolesna nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, a obejmuje objawy, które towarzyszą chorobie niedokrwiennej serca. Krew do mięśnia sercowego dostarczana jest przez tętnice wieńcowe. Dostarcza ona nie tylko tlen, ale również substancje energetyczne. W warunkach prawidłowych serce posiada tak zwaną rezerwę wieńcową, dzięki której w razie konieczności do mięśnia sercowego dopłynąć może znacznie więcej krwi. Tego rodzaju zwiększone zaopatrzenie może wynikać choćby z dużego wysiłku fizycznego. W przypadku choroby niedokrwiennej o podłożu miażdżycowym dochodzi do zwężenia naczyń krwionośnych oraz trudności związanych ze swobodnym przepływem krwi. Brak odpowiedniej rezerwy wieńcowej powoduje z kolei ból dławicowy, który pojawia się w następstwie wysiłku lub stresu. Wyróżnić możemy dwa rodzaje dławicy piersiowej, w tym dusznicę stabilną i niestabilną. Dusznica stabilna to zaburzenie, które zwykle ustępuje samoistnie w przeciągu 5 minut upływających od chwili zaprzestania wysiłku fizycznego lub przyjęcia preparatu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Tego rodzaju dławica piersiowa zazwyczaj nie wymaga wdrażania leczenia oraz radykalnej zmiany trybu życia. W jej przypadku nie jest również wskazana koronarografia, czyli leczenie inwazyjne. Niestabilna dławica piersiowa to z kolei zaburzenie, które zaliczane jest do ostrego zespołu wieńcowego. W jej przypadku objawy nie ustępują samoistnie, ani też nie mijają po zastosowaniu leków rozszerzających naczynia krwionośne. Co więcej, tego rodzaju dławica piersiowa może przejść w zawał serca, czyli stan, który bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu pacjentów. W samej dławicy nie dochodzi do martwicy komórek mięśnia sercowego, co ma miejsce w przypadku zawału mięśnia sercowego. Dusznica bolesna w większości przypadków spowodowana jest miażdżycą tętnic wieńcowych. Miażdżyca z kolei ma związek z odkładaniem się tzw. blaszek miażdżycowych, co może mieć podłoże genetyczne lub wynikać z wieku czy płci. Choroby serca zwykle częściej diagnozowane są u mężczyzn oraz u osób starszych. Choroby niedokrwienne serca są również związane z nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym stężeniem cholesterolu w surowicy krwi i innymi zaburzeniami lipidowymi, a także cukrzycą, otyłością i małą aktywnością fizyczną. Na tego rodzaju zaburzenia mogą cierpieć osoby, których dieta bogata jest w cukry proste, tłuszcze nasycone i sól, a także palacze i osoby narażone na przewlekły stres. Poza tym na występowanie chorób sercowo-naczyniowych szczególnie narażone są osoby borykające się z wrodzonymi wadami serca i naczyń wieńcowych oraz pacjenci cierpiący na zapalenie tętnic, choroby zapalne serca i choroby autoimmunologiczne. Dławica piersiowa może występować u osób spożywających duże ilości alkoholu oraz u tych, u których tego rodzaju epizod dławicy pojawił się już w przeszłości. Napad dławicy może mieć również związek z dużym wysiłkiem fizycznym. Nie zawsze można jednak precyzyjnie wskazać czynnik, który sprawił niekorzystne zmiany zdrowotne u danego pacjenta. W przypadku dusznicy piersiowej pojawia się silny ból zlokalizowany w klatce piersiowej. Jest on rozlany, co zdecydowanie utrudnia wskazanie konkretnego miejsca bólu. Zwykle jest on jednak nasilony zamostkiem i promieniuje do lewego ramienia, żuchwy i szyi. U niektórych pacjentów ból może jednak nie występować, a chorzy mogą uskarżać się na nudności, osłabienie i duszności.
Nasilenie objawów dławicy piersiowej określa się w czterostopniowej skali. Chorzy, u których pojawia się napad dławicy i silny ból, zwykle sami zgłaszają się do lekarza. W ramach badań diagnostycznych przeprowadzane są konsultacje kardiologiczne oraz badania laboratoryjne, które umożliwiają stwierdzenie zaburzeń lipidowych oraz cukrzycy. W badaniu EKG zwykle jednak nie stwierdza się zmian, które są typowe dla zespołu mięśnia sercowego. W ramach poszerzonej diagnostyki może być przeprowadzana próbka wysiłkowa EKG lub próba obciążeniowa UKG, a także koronarografia i rewaskularyzacja tętnic wieńcowych. W ramach działań poprawiających stan zdrowia pacjenta zalecana jest modyfikacja dotychczasowego stylu życia pacjenta. Musi on stosować zbilansowaną dietę, która jest nie tylko lekkostrawna, ale również uboga w tłuszcze zwierzęce i cukry proste. W przypadku tego rodzaju chorób serca wskazana jest również zwiększona podaż witaminy D, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz steroli roślinnych. Zalecana jest również redukcja masy ciała oraz polecana jest aktywność fizyczna. Celem działań leczniczych jest ograniczenie ryzyka związanego z występowaniem kolejnych napadów dławicy, a także poprawa jakości życia pacjentów. W przypadku chorób niedokrwiennych konieczne jest przyjmowanie wskazanych przez lekarza dawek kwasu acetylosalicylowego lub w przypadku braku jego tolerancji kropitogrelu. Chorym mogą być również podawane preparaty statyny, odpowiedzialne za obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. W sytuacji, w której choroba niedokrwienna serca występuje z nadciśnieniem tętniczym, konieczne jest wdrożenie leczenia z wykorzystaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny. Z kolei beta-blokery zalecane są u osób, które borykają się z obniżoną wydolnością serca. Preparaty te ograniczają ilość napadów dławicy piersiowej. W leczeniu stosowane mogą być również blokery kanału wapniowego. W przypadku napadów stosowane mogą być również leki rozszerzające naczynia krwionośne, które zawierają w swoim składzie azotany. Występują one w formie aerozoli doustnych lub tabletek podpoliczkowych. Chorym borykającym się z napadem dławicy piersiowej zalecany jest wypoczynek. W przypadku bólu towarzyszącego wykonywaniu danej czynności konieczne jest jej przerwanie i podjęcie próby wyciszenia. W przypadku braku poprawy konieczna jest jednak konsultacja medyczna. Osoby, u których zdiagnozowana jest choroba niedokrwienna serca, powinny być poddawane corocznemu szczepieniu przeciwko grypie, ponieważ są one narażone na ciężki przebieg choroby. Poza tym przechorowanie grypy znacznie pogarsza rokowania w przebiegu choroby wieńcowej. W przypadku dławicy piersiowej rokowanie zależy od ilości i rodzaju czynników ryzyka, które stwierdzane są w trakcie diagnostyki danego pacjenta. W odniesieniu do dławicy stabilnej oraz małej ilości czynników, które mogą pogarszać stan zdrowia pacjenta, rokowanie w większości przypadków jest dobre, a ryzyko zgonu w ciągu roku nie przekracza jednego pacjenta. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!